Tekst manny na 30 lipca. Połapcie nam liski, liski małe, które psują winnice. Pieśni nad pieśniami, rozdział drugi, werset 15. Komentarz parauzyjny. Wielu nie traktuje poważnie niewielkich wykroczeń przeciwko ślubom poświęcenia mówiąc, czy potrzebna jest taka ostrożność i życie tak odmienne od ogółu świata. Są one bardzo potrzebne, gdyż zwycięstwa w małych rzeczach przygotowują do większych rzeczy i umożliwiają ich osiągnięcie. Podobnie jest na odwrót, poddanie się woli ciała w małych rzeczach oznacza pewną porażkę w całym boju. My, którzy staliśmy się naśladowcami Jezusa Chrystusa, wiemy, że będziemy próbowani. O ile próbowanie nas już się nie rozpoczęło, i powinniśmy być świadomi, że tylko przez zapieranie się samych siebie w małych sprawach życia przez uśmiercanie, umartwianie, naturalnych pragnień ciała w odniesieniu do pożywienia, ubioru, postępowania i tym podobne, stajemy się silni duchowo i możemy zwyciężyć. Reprint nr 2494 Komentarz epifaniczny. Nasze wady wielkie i małe szkodzą naszemu duchowemu owocowaniu. Myśl ta powinna pobudzić nas do prowadzenia z nimi nieustannej walki, nie na oślep, lecz przez sensowny wysiłek. Możemy je zwyciężyć przez odrywanie od nich swoich uczuć, odczuwanie odrazy do nich, unikanie i przeciwstawianie się im. Przeciwstawiając się im, mamy je atakować, a także odpierać ich ataki. Atakujemy je przez zastępowanie ich przeciwnymi łaskami oraz ograniczanie ich przez inne niż przeciwne łaski. Odpieramy ich ataki przez odwracanie od nich uwagi oraz czynienie naszego serca i umysłu niedostępnymi dla nich. A wszystko to przez ducha Pana. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga kronik rozdział 12 werset 14. Ten czynił złe, bo nie przygotował serca swego, aby szukał Pana. Przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 23. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 5 werset 6. Bo gdzie jest wiele snów, tam i marności i słów wiele, ale się ty Boga bój. Izajasza rozdział pierwszy werset 18, Przyjdźcież teraz, a rozpierajmy się z sobą, mówi Pan, choćby były grzechy wasze jako szarłat, jako śnieg zbieleją, choćby były czerwone jako karmazyn, jako wełna białe będą. Rozdział czterdziesty czwarty werset dwudziesty, taki się karmi popiołem, serce jego zwiedzione unosi go, aby nie mógł wybawić duszy swojej, ani rzec, i zali to nie jest to szukanie, co jest w prawicy mojej. Jeremiasza rozdział siedemnasty werset dziewiąty, najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna. Ezechiela rozdział 20 werset 16, Ponieważ sądy moje odrzucili, a w ustawach moich nie chodzili, i sabaty moje pogwałcili, a że serce ich za plugawemi bałwanami chodzi. Ewangelia Mateusza rozdział 12 wersety 31 i od 33 do 35 Dlatego opowiadam wam, wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom. Czyńcież albo drzewo dobre, i owoc jego dobry, albo czyńcie drzewo złe, i owoc jego zły, albowiem z owocu drzewo poznane bywa. Rodzaju jaszczurczy. Jakoż możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca usta mówią, Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Rozdział piętnasty wersety od drugiego do dwudziestego. Czemu uczniowie twoi przestępują ustawę starszych, albowiem nie umywają rąk swych, gdy mają jeść chleb? A on, odpowiadając, rzekł im, Czemuż i wy przestępujecie przykazanie Boże dla ustawy waszej? Albowiem Bóg przykazał, mówiąc, czci ojca twego i matkę, i kto by rzeczy ojcu albo matce, śmiercią niechaj umrze. Ale wy powiadacie, kto by rzekł ojcu albo matce, dar, którykolwiek jest ode mnie, tobie pożyteczny będzie, a nie uczciłby ojca swego albo matki swojej, bez winy będzie. I wzruszyliście przykazania Boże dla ustawy waszej. Obłudnicy. Dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc: Lud ten przybliża się do mnie usty swemi, i wargami czcimie, ale serce ich daleko jest ode mnie. Lecz próżno mi je ćczą, nauczając nauk, które są przykazania ludzkie. A zawoławszy do siebie ludu, rzekł im: Słuchajcie. A rozumiejcie. Nie to, co wchodzi w usta, pokala człowieka, ale co wychodzi z ust, to pokala człowieka. Tedy przystąpiwszy uczniowie jego, rzekli mu, wiesz, iż faryzeuszowie, usłyszawszy tę mowę, zgorszyli się? A on odpowiadając rzekł, wszelki szczep, którego nie szczepił ojciec mój niebieski, wykorzeniony będzie. Zaniechajcie ich. Ślepi są wodzowie ślepych, a ślepy jeździ by ślepego prowadził, oba dwa w dół wpadną. A odpowiadając Piotr, rzekł mu, wyłóż nam to podobieństwo. I rzekł Jezus, jeszczeż i wy bezrozumni jesteście? Jeszczeż nie rozumiecie, iż wszystko, co wchodzi w usta, w brzuch idzie, i do wychodu bywa wyrzucono. Ale co z ust pochodzi, z serca wychodzi, a toć pokala człowieka. Albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, przeteczeństwa, złodzieństwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Toć jest, co pokala człowieka, ale jeść nie i rękoma, toć nie pokala człowieka. Pierwszy Koryntów rozdział piąty werset 6. Nie dobrać to chluba wasza. A nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko zacznie nie zakwasza. Efezów rozdział drugi wersety od pierwszego do piątego I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach, w których którychście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w porządliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jako i drudzy, lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. I gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, Gdyż łaską zbawieni jesteście. Żydów rozdział trzeci werset trzynasty, ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień, póki się dziś nazywa, aby kto z was nie był zatwardzony oszukaniem w grzechu. Rozdział dwunasty werset piętnasty, upatrując, żeby kto nie odpadł od łaski Bożej, a żeby który korzeń gorzkości nie podrósł. A nie przekaził i przez niego, aby się ich wiele nie pokalało. Jakuba, rozdział pierwszy, wersety czternasty i piętnasty, ale każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych porządliwości bywa pociągniony i przynęcony. Zatem porządliwość począwszy, rodzi grzech, a grzech będąc wykonany, rodzi śmierć. Rozdział drugi, wersety dziesiąty i jedenasty. Albowiem kto bykolwiek zachował wszystych zakon, a w jednym by upadł, stał się winien wszystkich przykazań. Bo który rzekł, nie będziesz cudołożył, ten też rzekł, nie będziesz zabijał, a jeśli byś nie cudołożył, ale byś zabił, stałeś się przestępcą zakonu. Rozdział czwarty wersety od pierwszego do trzeciego i siedemnasty. Skądże są walki i zwady między wami? I, I nie stąd, to jest z lubości waszych, które walczą w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie, zajrzycie i zawidzicie, a nie możecie dostać, wadzicie się i walczycie, wszakże nie otrzymujecie, przeto iż nie prosicie. Prosicie, a nie bierzecie. Przeto iż źle prosicie, abyście to na rozkosze wasze obracali. Przetoż, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. Drugi Piotra rozdział pierwszy werset czwarty, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiego Przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie w porządliwościach. Pierwszy Jana rozdział trzeci wersety od czwartego do 15 Każdy, co czyni grzech, ten i zakon przestępuje, albowiem grzech jest przestępstwo zakonu. A wiecie, iż się on objawił, aby grzechy nasze zgładził, a grzechu w nim nie masz. Wszelki tedy, kto w nim mieszka, nie grzeszy, ale ktokolwiek grzeszy, nie widział go, ani go poznał. Dziateczki. Niechaj was nikt nie zwodzi, kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest. Jako i on sprawiedliwy jest, kto czyni grzech, z dyjabła jest, gdyż od początku dyjabeł grzeszy. Na to się objawił syn Boży, aby zepsował uczynki diabelskie. Wszelki, co się narodził z Boga, grzechu nie czyni, iż nasienie jego w nim zostaje. I nie może grzeszyć, iż z Boga narodzony jest. Potem poznać dziadki Boże i dzieci diabelskie. Wszelki, który nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i który nie miłuje brata swego. Albowiem to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. Nie jako Kain, który był z tego złośnika i zabił brata swego. A dlaczegoż go zabił? Iż uczynki jego złe były, a brata jego sprawiedliwe. Nie dziwujcie się, bracia moi. Jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci. Każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójcą jest, a wiecie. Iż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostawającego. Rozdział 5, werset 17 Wszelka niesprawiedliwość jest grzech, ale jest grzech nie na śmierć. Pieśni 78, 272, 130, 136, 1, 145, 183 Wiersze Brzasku 158. Czas jest bliski. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5886. Pytania, co w tym tygodniu czyniłem, czyniłam z moimi wadami. Jak? Dlaczego? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.